Ewangelia życia. Jan Paweł II. Dzień pierwszy. Prawo do życia. Jesteśmy dziś świadkami deptania fundamentalnego prawa do życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich, jakimi są zwłaszcza dzieci jeszcze nienarodzone. Jeżeli u schyłku ubiegłego stulecia Kościół nie mógł milczeć wobec istniejących wówczas form niesprawiedliwości, tym bardziej nie wolno mu milczeć dzisiaj. Jan Paweł II w swojej encyklice pisze: jesteśmy dziś świadkami deptania fundamentalnego prawa do życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich. No bo jak inaczej nazwać fakt, że, nie bójmy się tego słowa, że są ludzie, którzy po prostu zabijają to, co najcenniejsze. Ludzkie życie. Bezbronnego, malutkiego, takiego człowieczka. Życie, za które inni oddaliby swoje własne życie, żeby posiadać dziecko. Nie mogą tego zrobić. Ci, którzy często nie chcą tego dziecka, pozbywają się tego, nazwę to, balastu dla siebie w sposób niezwykle brutalny. Przecież po pierwsze można do wszystkiego podejść z rozumem i z chrześcijańską miłością. Czyli po pierwsze my możemy panować nad swoimi czynami, nad swoim życiem. Jesteśmy jego, czyli naszego życia, panami. Tego nas uczył i uczy Jezus Chrystus, a papież w swoich encyklikach czy spotkania z nami również przez całe lata pontyfikatu. To po pierwsze. A po drugie, dlaczego tak łatwo odbieramy komuś życie? Tak bez refleksji, bez namysłu, bez cienia miłości. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlatego bardzo mocno sprzeciwiam się przeciwko tego typu praktykom, bo przecież jest szansa na ocalenie tego życia ludzkiego. Są okna życia. Można poddać takie niechciane dziecko i sprawić, że damy to życie, a komuś innemu radość. Nie jestem w stanie usprawiedliwić tego typu zachowań i tego typu postępowań. Dlatego myślę, że powinniśmy robić my, chrześcijanie, wszystko, żeby po pierwsze do takich rzeczy nie dochodziło, a po drugie szanować na każdym kroku życie. Niebawem 24 marca Międzynarodowy Światowy Dzień Życia. W tym roku ja też w jakiś sposób się w ten Dzień Życia zaangażowałem, w troszkę może inny sposób, bo staram się chronić to życie, ale to życie rodzinne, domowe. W tym myślę, że mogę, może nie czuć się ekspertem, ale jednak człowiekiem, który coś ma do powiedzenia z racji doświadczeń. Trójka małych dzieci, udane małżeństwo. Choć każdego dnia, każdy dzień przynosi nowe wyzwanie. Właściwie tak naprawdę całe nasze życie jest wielkim wyzwaniem. Ale nie żyjemy absolutnie nigdy i tak nie było. Nie żyjemy dla siebie. Żyjemy przede wszystkim dla innych. W moim przypadku dla rodziny, dla małych dzieci. W tym roku Dzień Życia skupię się wokół, jak zwykle, rodziny, ale wokół wspólnego, rodzinnego stołu. I tego, choć jednego, może być krótkie, żeby był wspólnego posiłku przy jednym stole, jedzonego wspólnie. Ja wiem, że to jest bardzo duże wyzwanie. Wiem, że często jesteśmy zaganiani i nie mamy czasu nawet dla siebie, na własne myśli, ale może wspólne wypicie rano kawy, herbaty z dziećmi, porozmawianie przez moment o ich sprawach, nie będziesz tak dużym problemem. Jeśli nie codziennie, to może co drugi dzień, a może nam się codziennie. Jeśli nie rano, to może wieczorem. Więc myślę, że chronić życie powinniśmy na każdym kroku i w każdej formie. Bardzo mocno sprzeciwiać się, jeśli ktoś odbiera komuś to życie, a nie ma do tego żadnego prawa. Ale powinniśmy też chronić życie, to, które jest. To, które czasami jest kruche, to, które może być w jakiś sposób zagrożone brakiem choćby naszej miłości, naszego zrozumienia. To nie jest taki duży wysiłek, choć wydaje się, że jest, ale wiem, że nie jest. Wiem, że można pokonać ten trud i wiem, że można zrobić wszystko, żeby w każdej formie starać się chronić życie. To nienarodzone w sposób bardzo mocny, szczególny i w sposób szczególny trzeba mówić, że to jest ogromne, wielkie zło, ciężki grzech. Po prostu jest to zabójstwo. Papież w swojej encyklice dodaje jeszcze, że jeżeli u schyłku ubiegłego stulecia Kościół nie mógł milczeć wobec istniejących wówczas form niesprawiedliwości, tym bardziej nie wolno mu milczeć dzisiaj. Ja myślę też, że i nam powinno być dzisiaj głośno mówić o tym, jak wielkim nieporozumieniem jest, kiedy widzimy przy okazji Dnia Kobiet transparenty na ulicach o prawach kobiet, które ograniczają się no może do lepszych płac, ale potem od razu do aborcji. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To nie są ani żadne prawa kobiet, ani prawa człowieka. To jest po prostu zwykłe zabójstwo. Dokonywać aborcji. Trzeba o tym głośno mówić.
szczególnie teraz, kiedy jest bardzo duża część osób, które próbuje pod płaszczykiem właśnie takich umownych praw kobiet i postulatów pseudofeministycznych, próbować tylnymi drzwiami wprowadzić legalizację, umówmy się, zbrodniczych czynów. W Polsce może jeszcze jest to dziś nie tak bardzo mocno wyraźne i widoczne, ale na Zachodzie jesteśmy świadkami tego typu rzeczy i myślę, że nie możemy dopuścić do czegoś takiego, żeby zrównać myślenie o tym do jakichkolwiek praw, bo to nie są żadne prawa, to jest ewentualnie prawo do zabijania w majestacie prawa, tego chyba byśmy nie chcieli. Uratuj świętego. Módl się z nami o to, by nikt nie pozbawiał nienarodzone dzieci radości i przeżywania dzieciństwa. Przyłącz się i wejdź na stronę www.uratujświętego.pl.